cię bardzo i nie mogę cię i mieć chcę ciebie i nie mogę mieć i dawać wszystko i nie mogę dać i brać tę miłość. To ja zaś na szlabanach. Mamy takie szlabany na Bielszowicach. Kiedy byś tu nie jechał, zawsze stoisz. Zawsze stoisz. Zaaplikowany czajnik w jedynym słusznym shakerze różowym z KFD. Wtedy wiesz, że zawsze wejdzie. Bojowo dzisiaj siady, także... Oj, otwierają się szlabaniki. Zapierdalamy na smarciki. Poszło, trening nie poszedł i stwierdziłem, że zrobię test na swojej osobie. Zwaliłem dwa razy i poszedł. Dziękuję. Jezus Maria, poszło! No u mnie taka sytuacja. Pierogi z serem sobie robimy. No i piweczko oczywiście, no. Z soczkiem Marcin uwielbiam. Wydobcam je w 15-30 sekund i drugie i co będzie cardio? Po udanym treningu. No bo w sumie nie było omówienia treningu. A ja już po treningu. Kurwa, nie czuję. Tak rymuję. No, muszę powiedzieć, że ciężko się zaczęło na początku. Dosyć niemrawo to wyglądało. Dlatego też przy 250 było i ciężkie odczucia. A też była zła koncentracja, nie było muzyki, nie było niczego, więc człowiek tak od razu na lekkim wiązaniu wszedł i się przeliczył. Ale na spokojnie
już potem zacząłem wiązać tą taśmę na mocno, czyli nogą ściągałem i zawijałem. No i to się powiodło. Już zrobiłem 2,60. Jeszcze ciężko. Potem 2,75. Całkiem spoko na tych wiązaniach. Troszkę prawą źle związałem, ale jakoś tam z tego się wyszło. No i 2,80. No, w głowie było od razu 2,80, żeby zrobić. 5 kg więcej musi być na trening. No, Antonio w tafsach się tak nie sprawdza, jak... Chociaż może się sprawdza, nie wiem, ale wiem, że strzały inaczej odczuwałem, więc to naprawdę wtedy była kosa. Człowiek był taki naładowany, ten zapach był specyficzny i to mnie napędzało. Tu też jest dobrze. No, ale tam musi tych tapsów trochę wlecieć, więc coś za coś. No nic, za chwilę żużel, Częstochowa napierdziela. O! Na to wszystko potwierdził Grzegorzek. No, także no ładne przysiady, ładne. Muszę powiedzieć, widzicie, czyli jak było nagrywane? Nagrywało było z góry i te nagrania, widać, te siady były głębokie. Czyli jak ja nagrywam z perspektywy dołu, to te siady wyglądają ciut inne. No kurwa, troszkę najebany. Wyjebałem 1,5 piwa, praktycznie tak na eks. Zaraz będzie bania u cygana, bania u cygana, bania u cygana do rana, bania u cygana, No i teraz tak mi się przypomniało, że 280 na 2 to jest moje pierwsze podejście ostatnich zawodów, czyli 280 na raz. Więc, no zobaczymy. Jest plan taki, żeby tydzień przed zawodami zrobić sobie wolne, więc muszę zaplanować ten urlop tacierzyński, bo mi został tydzień. Więc zaraz to jutro załatwiam, żeby to zdążyło wszystko się tam zaksięgować i tak dalej. Na te siedce jedziemy, no zobaczymy. No te ciągi będą u mnie, no niestety nie wypałem. Po tym zerwaniu tej dwójki, to naprawdę robię to na 60% sił. No wiadomo, na zawodach to będzie wszystko rzutem na taśma, zobaczymy, co się uda obciągnąć, pociągnąć. No i zobaczymy, co tam jeszcze klaciula pokaże. No ale klata, wiadomo, 175, 170, jak zaliczę nas z pauzami, z komendami, to naprawdę będę zadowolony. Uważa się, przez ten tydzień zabierą jeszcze siły i jakieś 175, 180. No ale to na razie o tym nie myślę. No podstawa jest to, żeby te 300, 310, 320 zrobić na zawodach. Taki jest cel mój osobisty. A co będzie jeszcze przez te najbliższe 2 tygodnie treningu, to nie wiem. No ale jestem dobrej myśli, za bardzo nie planuję nic do przodu, skupiam się na tych siadach i mi wychodzi. Jestem zadowolony!